Bardzo powolnie, samym ruchem oderwała dłoń od jego ramienia i dotknęła szorstkiego policzka. Maja złapał wargami palce. Wtedy przestała liczyć kroki. Zatraciła się w cudownej, zarazem strasznej świadomości, że tej lawiny nic nie powstrzyma. Była bezsilna wobec jego rosnącej siły i zniecona własną możliwością. Ułożyli się na piasku, nie przestając całować kolei w swoich ramionach, zagarniając się nad nimi gorącymi udami. Miała wrażenie, że jakaś nadzwyczajna siła unosi ją w powietrze, że jest to krok od przemieństwa. Kiedy spotkały się ich oczy, zapadła cisza jak przed burzą. Wyprężyła się rękami okropnie na szyję. Ściągnęły się z niedumionym jękiem. Zusk Majsa wydał się jak ciskawy. Zaczął kręcić na oślep, który tak musiał zasadzić. To odczekanie nadeszło. Wspólnie do drugiej brzegu. O kurze, na mocy. Jana siedząc na przygotowaniu z twarzą do dłonia. Jak zwykle wydał dzisiaj słowo. Majest, jak zwykle nie ma. Skoro rzucił się na nią, umierała z rozkoszy. Chciała, aby ten pan chciał dużo mówić. I dlatego z zaszanowaniem patrzy w usta. Czuła się kompletnie zapomniana. Nagle miała całą niechęć do samej siebie. Pogodzona z losem. Zakochana po uszy. Jak długo trwał ten pierwszy wariant? Diana zaczęła tracić oddech. Pozwolił jej na odlewać powietrze, ale wtedy już wiedział na pewno, że ona nie będzie walczyć. Proszę. Kiedy Miles podniósł się na łokciach, nieśmiało otworzyć oczy. On jest taki duży, że ja go nie mogę objąć. Tak, tylko teraz szybciej. Puszka mi palce, mocno delikatnie jej ramię. Lekko dotykając skóry. Zamarła na moment. Potem zaczęła drżeć. A to do kogo teraz? Ale gdzie? Ale gdzie? Nie wiem. Ja! Nie, to znaczy ja nie. Podśmiłem! Puszczamy palce, wzrosła delikatnie na ramię, będzie dotykając skóry. Zamarła na palce, zaczęła drżeć. Magda wzięła się z powietrza w oczy. Te dwa żarłoczne ognie zdolne były spalić ją całą na popiół. Choć zbudowana i przerażona zrobiła pierwszy krok. Otchłań, który nie odpoczął. Nie umiała odejść w takiej chwili. Chciała wiedzieć, że jest trudne do ukrycia za sobą. Gęst do tego Majlsa wrzucił w niechrobliwą ulicę i zobaczył. Włączył palcami po delikatnych linii nosa, kościach policzkowych i brodzie. Diana rozchyliła usta. Kiedy dotknął jej wargi, cichutko zniknęł. Powietrze było bezwietrzne i lekkie od wilgoci. Może zamarło. Słyszał już tylko wrzeczenie. Gdzieś daleko, duże zatoczenie tarczy na motorówkę. Przyciągnął ją do siebie i objął. Dopiero wtedy wtulona w jego ramiona rozpoczęła się na dobre. Drżała cała, zanim jeszcze ją pocałował. Smakał z nich własne włosy, potem mózga i policzkiem. Poprosiła go o taką drogę. Potem nie uniosła się w tym momencie.
potrafiła myśleć, kiedy okrągła rękami i szyi, nie była taka, co się kończy jej własne ciało, a zaczyna jego. No, na pamięć każdego mózgu, silną ramę, ciepło oddechu, zapach i smak, ale nie widziała niczego. Marek wziął na ramiona ręce, ich usta połączyły się w długim, gwałtownym pocałunku. Bardzo powoli, co przestała liczyć kwiat. Zatruciła się w cudownej świadomości, która w nim nic nie jego rosnącej siły, podniecona własną odległością. Położył się na piasku, nie przestał płakać. Tonęli w swoich ramionach, się gorącymi udami. Miałem wrażenie, że jakaś nadzwyczajna siła unosiła w powietrze i miał zbyt krok utrzymał. Się i chodzi zapadła ciszę przed górą. Wyprężyła się, rękami oplotła jego szyję, przyciągnęła do siebie z nietłumionym jękiem. Z ust Majesa wydarł się dziki skokot. Zaczął pędzić na oślep, porywając ją ze sobą. To, na co czekali, nadeszło. To dla mnie! Myślisz o tacie? Mamy też oczywiście, tak! Masz coś? Może być! Idź! Tak! Zobacz.